Cześć, z tej strony Mike. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Newsflash. I mam dzisiaj dla Was informację, którą już właściwie zacząłem w kryptoniusach, a mianowicie giełda Binance podjęła decyzję o usunięciu Bitcoin Cash Satoshi Vision, czyli bsv -a. Jest to reakcja na można powiedzieć atak Craig'a Wright'a, który stoi za BSV-em na dwóch twitterowców, czy właściwie ludzi ze świata krypto? Między, pierwszym z, nim, z nich jest Hodlonot, który e, zapoczątkował Lightning Torch, a drugim jest. Wyleciało mi z głowy, znajdę za chwilę e, tę informację, ale może na początku, zanim, zanim przejdziemy jeszcze do informacji, zanim Wam to pokażę na Twitterze, e, powiem Wam w ogóle, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, m, w ogóle cała historia, bo wiecie, e, było dwóch promotorów, m, głównych takich znanych, jeśli chodzi o Bitcoina. Był nim Craig Wright, który od wielu lat twierdził, że i to on jest Satoshi Nakamoto. I był dodatkowo jeszcze Roger Ver. No i można powiedzieć, nie zgadzali się oni z linią, którą prowadzi Bitcoin. A mianowicie jeśli chodzi o wielkość bloku. Nie zgadzali się, że wielkość bloku powinna taka pozostać. No to ja po części się zgadzam. Rozmawialiśmy zresztą też, Rafał Kiełbos przedstawił fajną wizję, gdzie blok był zwiększany dynamicznie. Fajna sprawa. No, i powstał fork bitcoina, który nazywał się Bitcoin Cash. Bitcoin Cash miał oczywiście większe bloki i tak dalej, i tak dalej, ale niestety doszło do kolejnej wojenki, i Bitcoin Cash rozdzielił się ostatnio, parę miesięcy temu, na dwie waluty. Pierwszą z nich jest Bitcoin Cash ABC, bardzo unikalna nazwa, a druga Bitcoin Cash Satoshi Vision, czyli to ma być ta waluta, która ma być ta waluta, która można powiedzieć, że spełnia wizję Satoshiego. Przecież Satoshi jest Craig Wright, który twierdzi. Craig Wright e, został określony jako fraud, czyli oszust, e, przez Vitalika Buterina i inne osoby, i on rozpoczął krucjatę przeciwko tym osobom. Między innymi za dane, nie powiem, że za głowę, za dane hodlonota, wyznaczył. Nagrodę 5000 dolarów. Jeżeli ktoś ujawni, jakie on ma rzeczywiste dane, zaczął rozsyłać pozwy, jego kancelaria, która go reprezentuje, zaczęła rozsyłać pozwy, co rozwścieczyło środowisko krypto. No i w usunięcie Bitcoin Kasza Satoshi Vision z Binance'a jest pokłosiem tego całego zamieszania. Już ja wam pokazuję. Parę informacji jest na początku: Shapeshift. Usunie BSV w ciągu 48 godzin, czyli nie tylko Binance, Binance jest największą giełdą na świecie, e, jeśli chodzi, tak, e, stoimy z Binanceem i CZ. -em. CZ to jest CEO, Chang Zhao, CEO giełdy Binance. E, tu jest cały artykuł, który was, oczywiście wszystko wam zalinkuje. Binance usunie e, Bitcoin Cash Satoshi Vision. E, oficjalny powód to jest review, i tak dalej, i tak dalej. Zostanie on usunięty. E, wycofania będą możliwe do 22 lipca wszystkie wszystkie można powiedzieć pary tradingowe zostaną, zostaną usunięte 22 kwietnia czyli już niedługo informacje są oczywiście tutaj wszędzie dostępne jest także informacja oczywiście tutaj ta na Twitterze oficjalnym Binance'a i co ciekawe jeszcze kolejna rzecz Kraken Beń, u, czy Kraken powinien usunąć bitcoin cash SV? E, zobaczcie, to jest w ogóle cała akcja. Zaraz otworzę na Twitterze. 75% głosów e, zagłosowało za tym, że usunięte. Ciekawe, czy zostanie us, usunięty z Krakena. Jeżeli sobie wejdziemy na, na. Można powiedzieć tym. To jest oczywiście artykuł też na GitHubie. CEO Binance określił. Nigdy więcej tego gówna. Więcej też mieście w krypto tak. No. Co ciekawe jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie, odnośnie samego, samego Bitcoin kasza Satoshi Vision Craig Wright zagroził, że zrzuci cenę Bitcoina, ponieważ posiada on twierdzi, że ten portfel największy Bitcoina, tam jest milion Bitcoinów, że to jest jego portfel i że on zrzuci cenę zrzucić cenę Bitcoina tam na kolana powali Bitcoina. Tak samo groził Bitcoinowcom, gdy powstał rozłam pomiędzy Bitcoin Cash na ABC i na Satoshi Vision, że zniszczy ABC i w ogóle, ale z tego co się orientuje, to ABC stoi dużo lepiej od Satoshi Vision. Dla mnie ten człowiek jest niepoważny i to tak najdelikatniej, jak to mogę określić. Wiem, że ma swoich fanatyków, wiem, że niektórzy niestety kryptowaluciarze zbyt poważnie podchodzą do niektórych tematów, to mnie bardzo smuci. Z racji tego, z racji tego że. Można powiedzieć, że ja na przykład kocham Redcoin, ale jeżeli ktoś będzie krytykował redcoina, to ja nie będę z nim tam walczył i, i jak to się mówi, kopi ruszył, nie ma sensu, no możesz nie lubić. E, no niestety tutaj, tutaj powstało takie jakieś zażarte środowisko, takich trochę czasami fanatyków. No cóż, tak to wygląda. Czy to spowoduje, że Bitcoin Cash Satoshi Vision padnie? No to jest dobre pytanie. Czy stanie się takim, można powiedzieć, shitcoinem? No zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie trzyma się jeszcze dzisiaj, po informacji od Binance'a Bitcoin Cash spadł o około tam chyba 20%. Musiałbym to jeszcze sprawdzić. Zaraz zobaczymy jeszcze na koń papryce, jak wygląda Bitcoin Cash Satoshi Vision. Spadł od, w ciągu ostatnich 7 dni spadł o 24,35%, a w ciągu ostatnich 24 godzin o 11,69% także. W międzyczasie Bitcoin Cash w ciągu 24 godzin u, urósł o 11,06. Przypadek? <laughs> Nie sądzę. E, tak to wygląda. Także słuchajcie, moim zdaniem, moim zdaniem robi się ciekawie. Zobaczymy co na to Craig Wright. Ja człowieka nie śledzę, więc nie powiem. A co wy w ogóle osądzicie o tym całym zamieszaniu? Bo dla mnie osobiście ja uważam, że król jest tylko jeden. Król ma swoje mankamenty i prędzej czy później kiedyś też upadnie. Jeżeli, ale to jeszcze długo, długo, długo. A co wy w ogóle sądzicie? Co sądzicie o Bitcoin Cash'u w ogóle ABC? Co sądzicie o S-fale? Co sądzicie o Craig i tym jego straszeniu, i tym zamieszaniu i tak dalej? Wypowiedzcie się w komentarzach. Pozdrawiam Was wszystkich, wyjątkowo długi odcinek Newsflash'a, ale chciałem troszeczkę więcej powiedzieć. Także trzymajcie się, do następnego razu.